Towarzystwa Oświatowego, dyrektor jednej ze szkół tego towarzystwa od 28 lat. Proszę Państwa, bardzo mi tutaj brakuje młodzieży. My 5 lat temu, dokładnie w 25-lecie STO, zapytaliśmy naszych absolwentów, co takiego ważnego wynieśli ze szkoły. O wiedzy mówili, że była porządna, ale przede wszystkim docenili to, że mogli i nie bali się pytać i nie zawsze dostawali odpowiedzi, że mogli się podejmować zadań, w których mieli prawo do błędu, że ta szkoła nie zabiła ciekawości, nie zabiła współpracy, a wręcz przeciwnie, budowała tą współpracę. To jest trochę odpowiedź na pytanie, jakiego chcemy absolwenta, wrażliwego na innych, mądrego, dzielnego, odważnego, żeby być. Bo tak naprawdę to jest to, o czym już mówił i pan prezydent, i tutaj Łukasz trochę. Bardzo ważne jest budowanie relacji. I bycie przyzwoitym, bo daje się ślad. Co to znaczy być przyzwoitym? Buduje się w związku z tym dobrą relację do tworzenia procesu uczenia się. Ba, uczenia się od siebie nawzajem. Nauczyciel winien uczyć się młodzieży, bo ona się zmienia. W związku z tym winien za nią podążać. Proszę Państwa, my zrobiliśmy więcej. Od 28 lat mamy takie szkoły, gdzie również dorośli uczyli się tworzyć szkołę obywatelską. Rodzice i nauczyciele we współpracy i w zaufaniu. I to się udało. Mamy nadal te 80 środowisk, mamy ponad 150 szkół, mamy 14 tysięcy uczniów. Szkoda, że to jest w skali mikro, ale skoro się udaje, to warto to robić. To warto właśnie zaufać obywatelom. O to chciałam jeszcze pana zapytać, bo jest pan przedstawicielem szkoły społecznej, pani dyrektor również. Przed chwilą wypowiadał się dyrektor Ługowski ze szkoły, która z kolei jest już zupełnie jakby osobno, trochę na marginesie systemu. Nie mówi nikt ze szkół publicznych, szkół takich powszechnych. Zaraz oddamy w takim razie głos takim szkołom. I to, co mnie zastanawia, to to, czy to, co się dzieje w szkołach społecznych, które w ogóle, no, ja wciąż się upieram, trochę na odwyrtkę wszystko organizują, jest możliwe w zwykłych szkołach, w tych, którymi na przykład zarządza tutaj pan prezydent. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe, bo w wielu szkołach publicznych, ja nie dzielę szkół na publiczne i niepubliczne, tylko te, które są kreatywne, dobre, otwarte, wrażliwe na potrzeby młodzieży, ba, gotowe do współpracy również między nauczycielami. Raczej wolę taki podział. Przecież tak naprawdę 25 lat temu w wielu szkołach publicznych, zanim powstały szkoły niepubliczne, były już klasy autorskie, były realizowane programy, była świadomość dania autonomii szkole, autonomii nauczyciela i wtedy ten nauczyciel chętnie podzieli się tą autonomią z uczniem. Da mu szansę bycia ciekawym człowiekiem odkrywającym swój świat. I nie bójmy się tego, oczywiście temu muszą towarzyszyć dwie rzeczy. Autonomia, ale i odpowiedzialność. Nasi rodzice, którzy wzięli się za tworzenie szkoły, być może się na tym nie znali, ale zrobili wszystko, żeby odpowiedzialnie te szkoły prowadzić.